Piękna kombinacja Magdusa Carsena na mistrzostwach świata w szachach Fischera. Poszło goniec Bije B3. Pierwsze genialne zagranie a bije B3 i teraz wieża bije w 4, kolejny genialny ruch. Okazuje się, że skoczyk tutaj zbić nie może, bo wchodzi szach król E1 szach. Zbić nie można, ponieważ partia od razu kończy się matem. A jeżeli król się wróci, no to tutaj partia się kończy po kolejnym genialnym zagraniu i mat skoczkiem. Jednak w partii Nepo z Zobaczył, że jeżeli zbije to forsownie zostanie zamatowany, w związku z tym uciekł Hetmanem i teraz tak czy siak Hetman Czarnego wkroczył do akcji i okazuje się, że Nepo tak czy siak ma tutaj problemy. Wieża C2, Hetman C2 i teraz te pionki są po prostu nie do zatrzymania. Faktem jest, że dalej Carlsen zepsuł swoją przewagę w tej pozycji, ale finalnie partię wygrał, choć kolejne dwie partie przegrał, ostatnią zremisował i odpadł z mistrzostw. Ale kombinacja była sztos.